Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 6. modułu kursu Działalność recepcji. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Zasady dobrego wychowania obejmują między innymi zachowanie w życiu codziennym, prowadzenie rozmowy, przedstawianie, witanie się, pozdrawianie. Zachowanie w miejscu pracy, środkach komunikacji, na ulicy. Zachowanie podczas spotkań towarzyskich, ubiór, czystość i higienę. Znajomość zasad dobrego wychowania jest ważna nie tylko w życiu prywatnym, ale także w biznesie. Ich przestrzeganie pozwala na skuteczną i korzystną współpracę, pomaga w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów, a nawet może wspomagać rozwój własny. Podstawową zasadą dobrego wychowania jest szacunek do drugiego człowieka oraz wynikające z tego zrozumienie, tolerancja i akceptacja odmienności. Chcąc uniknąć problemów, pomyłek i nieporozumień także na płaszczyźnie dyplomatycznej, trzeba poznać uniwersalne zasady dotyczące etyki biznesu. Zasada dostosowania reguluje różnice w interpretacji etykiety w krajach o innej kulturze, według której to osoba odwiedzająca powinna się dostosować do kultury i zwyczajów odwiedzanego państwa, nie powinna krytykować zwyczajów gospodarzy oraz narzucać własnych. Zasada precedencji, pierwszeństwa. Podstawą jest ranga i status, a nie wiek czy płeć, jak to ma miejsce w etykiecie towarzyskiej. Szacunek dla innych wiąże praktycznie wszystkie zasady etykiety, które mają służyć okazywaniu szacunku drugiemu człowiekowi. Protokołem dyplomatycznym określa się zespół zasad dotyczących zarówno personelu obsługi, jak i postępowania osób uczestniczących w spotkaniach na szczeblu międzynarodowym. Podstawową zasadą protokołu dyplomatycznego jest zasada pierwszeństwa. Opiera się na ogólnie przyjętych normach postępowania, takich jak gość przed gospodarzem, gość z zagranicy przed gościem z kraju, kobieta przed mężczyzną, starszy przed młodszym. Zasada pierwszeństwa określa także położenie miejsca honorowego przy stole bankietowym czy w czasie prowadzenia rozmów oficjalnych. W przedsiębiorstwie hotelowym, gdzie kontakt bezpośredni jest jednym z elementów decydujących o jakości usługi, znajomość zasad etykiety biznesu jest szczególnie istotna. Dotyczą one przede wszystkim prowadzenia rozmów telefonicznych, redagowania korespondencji, obsługi bezpośredniej, na przykład przyjęć biznesowych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.